pora na króciutki wyjazd, ale... O kurde, żarówka z lewej strony. Także publikacja filmiku z LEDami chyba już przebiegła pomyślnie. Będę musiał przypolować faktycznie dzisiaj na te LEDy drugie, czyli te mocniejsze 14,4 W na metr, bo faktycznie jakaś lipa się zrobiła. Czy tamte LEDy są ok, w porządku, tylko że one bardziej się nadają tak, żeby je dać do... nie, pod biurko przykleić sobie na taki ambient light bardziej, takie delikatne światło w tle. Ale tak, żeby pierwsze skrzypce grały, to raczej nie. Patrzę na to miasto nasze, piękne, z rana i szkoda, że tak wiele się nie dzieje już w piątek po południu. Tylko, że rano przed pracą i po robocie. Też jest jeszcze lepsza jazda. Wszedł do kin Claire. No i tutaj w mieście mamy kino lokalne i takie faktycznie 4K, Sony Digital Cinema i kurczę, ludzie się oburzyli, że czemu nie gracie Claire? To był czas wyborów samorządowych. No i wytłumaczenie było takie, że w zasadzie żadnego tłumaczenia nie było. Tylko ani terminu, ani nic, ani informacji, ani nie odpowiadali na pytania, kiedy będzie grany. No i nagle pojawił się plakat, że Claire będzie grany 5, dzień po drugiej turze wyborów. Ale w sumie coś tam chwileczkę chyba sobie poszemrali, porozmawiali. I teraz wisi plakat, że Claire będzie grany od 9 listopada. Także wybory trzeba było przespać. Ogólnie to staram się vlogi prowadzić w sposób następujący, że pomimo jakichś tam filmików, które stanowią większość, czyli tych filmików z auta, kiedy jest ta chwila, żeby coś tam powiedzieć, porozmawiać, to jak najbardziej staram się wszystko, co tylko może być inne i ciekawe, umieszczać w tych filmach, także też bym chciał poznać waszą opinię, prawda? Co umieszczać, ewentualnie co się podoba, albo co się nie podoba. No nie jestem w stanie zrobić żadnej ankiety, dlatego prosiłbym o umieszczanie tych informacji w komentarzach. To by było bardzo trafne i szybko bym wiedział co i jak. Bo tak w ciemno człowiek może nagrywać i nagrywać bez odzewu. Praktycznie nagrywać dla siebie. A ja nie robię tego przede wszystkim dla siebie. Tylko robię to właśnie dla was. Dlatego chcę znać wasze stanowisko, co wam się podoba, co wam się nie podoba. I po prostu to wdrożyć. No więc, sprawdziłem to z zasilaczem 2 razy mocniejszym, czyli 4-amperowym, no i niestety. Także decyduję się na użycie tej listwy pod tym biurkiem, bo czasami w nocy się siedzi, to ta lampka niewiele światła daje, a czasem można taki ambiencik sobie na dole zaświecić i przynajmniej widzieć, jak kabelki gdzie niegdzie podłączyć albo wepchnąć. Także zabieramy się za podklejenie, krótka, szybka akcja i będzie poza...
przy tej taśmie. Taki ciepły kolorek można sobie tutaj uruchomić. No, też bardziej taki oczopląs, bardziej taki ordynarny kolor. Ale wszelaki też inny też. Bądź też troszeczkę go złamać, ale ten jest najbardziej taki ciepły, przytulny. Także na tym poprzestajemy, a testy będziemy dalej prowadzić.